Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Szejka na świecie S34. To pierwsze takie krótkie wprowadzenie, krótkie info. Dzisiaj będzie mały maratonik, mini maratonik z S34. Dwa albo trzy odcinki, a jutro taki sam z W9. Żeby jednego dnia nie wrzucać wszystkiego, to dzisiaj zrobimy wszystko, co mamy zrobić na S34. Jutro zostanie spokojna aweczka, a zrobimy sobie jutro podobne rzeczy na W9 i myślę, że będzie fajnie. Moi drodzy, zobacz ten opis, parodia. Jaki opis, jaka parodia? Zaraz zobaczymy, co to za opis i co to za parodia. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Frustracja pewnego gracza. O, czekajcie, to jeszcze to mają, bo teraz jest nowy cykl. Tak. Tu sobie błędy popraw, bo frustracja twoja powoduje tyle błędów, że to już też jest śmiech, mój drogi. Że mamy nowy cykl na serwerze, moi drodzy, czyli beczka śmiechu z eskortą elbociarzy, powiedzmy. Tak, nazwijmy, żeby było nawiązanie i do starej nazwy, i do nowej nazwy, i do tego, żeby też ciągle nie zapominać o tym, co porobili sobie na tym serwerze, więc eskorta elbociarzy. Poprawcie sobie tutaj błędy. Chociaż faktycznie można powiedzieć, że frustracja pewnego gracza już naprawdę sięga granic, już chwyta się wszystkiego, jak nie pomagają jakieś głupawe filmiki na YouTubie, jak nie pomagają jakieś komentarze o górkach konserwowych, to teraz sobie zmienił awatar i myśli, że będzie mnie z tym denerwował. Człowieku, poprawiasz mi humor każdego dnia, a twoja, jak to piszą twoi koledzy, frustracja. Frustracja twoja, tak? Twoja frustracja już nie ma granic, mój drogi. Nie ma, po prostu nie ma. Także na taki szybki starcik, jakieś humoreski. Istnieją słowa, które nie mówią nic i cisza, która mówi Dobrze, że Kubus ci pomógł, mój drogi, i powiedział, że się tutaj spacji nie stawia, a tutaj to już w ogóle jakieś. Ale tak, istnieją słowa, które nie mówią nic. Cisza, która mówi wszystko, zgadzam się. Zaczynamy teraz kącik edukacyjny, więc mój drogi, można by nawet to lepiej napisać. Czasem powiedzieć, lepiej powiedzieć dwa zdania za mało niż jedno słowo za dużo. I gdybyś tak edukował na przykład swoją gildię, to pewnie taksi by się tak nie rozpędził. Wiele innych osób też by się tak nie rozpędziło i może by było inaczej. Nie mów, co wiesz, ale bądź świadom tego, co mówisz. To widzicie, jak ładnie edukuje nas kraina, eskorta elbociarzy, edukuje nas, w zasadzie siebie. I jest fajnie, śmiesznie, ale na tym kończymy kącik humorystyczny. Beczka śmiechu dnia zakończona. Bierzemy się tutaj za robotę, za to, co mieliśmy się brać. Panie Macieju, gratuluję 8 kasubów. Dzięki. Do której akademii musisz do nich pisać. Gratuluję odblokowania lochów. Będzie tak samo długa. Mam pytanie, dostałem. Mam nadzieję, czy jest możliwe, że jakieś przekonanie, czy dostanie dwa konta i zostawili jeden. Zrób jeszcze 800. Za dwa konta dostaniesz bana. Za 800 ludzie banów nie dostają, więc moja podpowiedź. Zagadaj tam do krainy eskorty elbociarzy i dowiedz się, jak to się robi. Mogę do gildii, jestem bogiem tej gry. Mój drogi Bogu, witam cię na serwerze. Ceni pan statystyki z S33, wybacz mi, pogodzisz się z taksim. Zmiana tematu, jakiego cheata używasz? Dobry, podaj link. Jakiego cheata? www.s34.sfgame.pl. Najlepszy cheat na świecie. DP, trafił mu się klucz do strefy kolejnej. Wiem, opowiem o tym na kolejnym odcinku. Mi też się trafił, jak widzieliście na odcinku, kluczyk. Wynika to tylko z tego, że nie miałem lustra i gracze, którzy nie mieli lustra, nie dostawali kluczyka, ale support pisał kopcie, to nic z tym nie ma wspólnego. Zresztą o tym będzie oddzielny odcinek, bo bardzo fajna i śmieszna historia też powstała ze słów supportu i wrócimy sobie do niej, ale nie w weekend epicki, gdzie jest zabawa, gdzie jest fun, gdzie jest sama przyjemność gry. Jak wygląda gildia? Gildia wygląda przyzwoicie, 489 rycerzy, 120 lochy zrobione. Dzisiaj jest dzień przerwy z lochami, bo z Sharpem byliśmy po akademiach. Sharp był w Moher Power 2, ja w Moher Power 3. Dorzuciliśmy tam po parę baniek do skarbca, po 5 z tego co pamiętam, baniek do skarbca, do akademii, żeby sobie spokojnie też loszki robiły.
Średni poziom gildii 135, więc całkiem przyzwoicie. Staramy się trzymać 114, czyli ponad 20 leveli średniej w tej chwili już jest. Staramy się trzymać w okolicy 20. Jest ponad 20, więc jest całkiem przyzwoicie. Danutarin dalej 3, 4, 5, 6 dalej szuka tych bohaterów, orłów, sokołów, herosów i gdzieś ich pogubiła, ale frustracja pewnych graczy spowoduje, że pewnie może się jeszcze jakiś taki zawodnik odnajdzie. I to tyle ze skrótów, moi drodzy. Skróty skończone. W tym odcinku spróbujemy pasek 289. Spróbujemy 289, 290, 290. Spróbujemy ubrać pachołki. Ale widzę, że zaczynamy od itemu, który pasuje mi. Dobra, weźmy. To jest item, który będzie pasował idealnie dla mnie. 289 i 1513 armoru. 290. Więc tam powiedzmy jedna stata mniej, ale dużo armoru, więc nie stracę na armorze i jest ok. Wbiłem ten level na weczce szybko, zanim nagrałem odcinek, żeby mieć ciutkę tam pół statystyk lepsze. Lepsze itemy. W międzyczasie szukałem broni. A parę tam itemków znalazłem, żeby też nie było tak, że robię 10 odcinków z klikania w zbrojownię, bo to też bez sensu. Więc trochę tam jest coś już poubierane. Dokończymy ubierać pachołki. Poszukamy kamieni, ubierzemy siebie i później zobaczymy. O, 454. To jest dla mnie pas, moi drodzy. To jest dla mnie pas. 289, teraz sobie sprawdzimy, 290, jedna stata, jeden armor, ok. Ten pasek w takim razie wrzucamy do kubla, może nam się pojawi w klaserze, nie? I zobaczymy, czy nasz dzielny mag ma lepszy, 289, nie, ten jest o armor, więc to chowamy, to trzymamy dla siebie i jedziemy dalej. Jak widzicie, plecak nie trąci optymizmem. Zawalony jedzeniem po brzegi, więc zakupy epików będę robił sobie już jutro, tych na kibelek. Później wam zdradzę, w jaki sposób chcę to zrobić. Może w kolejnym odcinku nawet. Żeby i mieć jakieś itemy, i żeby mieć to wrzucać, i żeby to jakoś szczędzić trochę. 289 i 500 armoru. 290, 292. O, ty nie masz czapki. No to dobrze, to już masz czapeczkę. Milion, trochę droga ta czapka, ale niech będzie dla ciebie piękna czapka, mój drogi przyjacielu, moja droga Kunegundo, żebyś miała czapkę z daszkiem, żebyś była szczęśliwa i tak dalej. No, nawet fajny item by był, gdyby miał gem, to byłby nawet kozacki. 296, to już blisko 300 staty, nie? To już byłaby kozacka itema, ale niestety nie jest. Kozaczki. Klaser rośnie 87%, to jest chyba najwięcej na serwerze. 85, 84, 81, 81, 79, tak, już tutaj mają coraz mniej, więc cały czas klaserem nadganiamy. Lochy gildii 20 zaliczone, 6% więcej od eskorty albo ciarzy, więc jest w porządku, moi drodzy, jest w porządku. Dlaczego? Dlaczego gra mnie kara i daje mi itemy bez dziurki? I dlaczego jest tak mało broni? Muszę wyposażyć pachołków też i w broń. Plata 290. Ona nie jest idealna tutaj. 292, 290, 286. Mi się chce kupować tą klatę za 700 tysięcy. Nie, moi drodzy, nie chce mi się już tej klaty kupować. Klaty w takim razie mnie już nie interesują, chyba że wyskoczy jakaś klata 300 stat z milionem armoru, to wtedy się nad nią zastanowię. A tak to szkoda czasu. Dlaczego dalej grzyby są zasłonięte, moi drodzy? Bo ciągle wchodzą jeszcze trolle, których tylko interesuje to, więc jeżeli was interesuje, ile wydałem troliki małe grzybów, to musicie niestety obejrzeć cały odcinek i tutaj policzyć. Ha, taki Joe. A tych, których to nie interesuje i sobie oglądają dla oglądania, to nie przeszkadza, więc nie ma stresu, mają serię W9, na której wszystko widać, a tutaj niech jeszcze będzie rąbek tajemnicy. Niech jeszcze
zdesperowani, sfrustrowani gracze tego serwera się zastanawiają, na jak długo mi starczy. Moi drodzy, starczy mi na bardzo długo. Pytanie, na ile wam starczy. Już taki jeden był na W9, co się martwił o to, na ile starczy. Już nie gra. Zwany iFanem. Zresztą macie dużo wspólnego, też się bawił w opisy. 289 pasek. 290, 289, 290. Pasek w takim razie mnie też już nie interesuje. Najmniej nie dzisiaj. Czapka 292. Czapka 292, 289, 290. Czapka 290, 2440 armoru, 900 armoru. Trochę armoru spadnie. A zyskamy co? 300. Ile to kosztuje? Miliona? Nie. Nie, moi drodzy, nie, nie, nie. Dawać giwery. Dawać giwery. To zaraz przejdziemy sobie po prostu do gabinetu magii. Będzie szybciej, bo tam nie ma nimi. Mam trochę pieniążków, sobie parę kupię przy okazji. To jest bardzo nieekonomiczne, bo nie powinno się tego robić. Wydawanie golda na klepsydry jest bez sensu. Ale, moi drodzy, czasem sobie po prostu dla fanu klikniemy, bo mamy pieniążki, tak. Przy okazji parę fiolek. No teraz gabinet magii się gorzej roluje, bo tych klepsydr wypada dużo, fiolek, alpików, jak widzicie, dużo, dużo mniej. Przez te klepsydry. To też jakiś tam, do kiedy ja to mam w ogóle? 7 kwiecień, 1 kwiecień, 27 październik. Chyba wystarczy na razie tego kupowania fiolek. Szukamy epicków. Dawać mi fajne pierścionki, naszyjniki. Dobra. Może się pod tym coś kryje tajemniczego. Za gold. W sumie co mi za różnica, czy za gold. Czy za same monety. Czy za gold, czy za grzyby. Co za różnica. Różnica jest taka, moi drodzy, że ciągle nie ma epika. Jest jakiś fajny epik. Jest w końcu jakaś ozdoba 290. Na zręczności kupujemy. Sadzamy. Przedajemy. Dzisiaj są bronie u wiedźmy, więc sprzedajemy tak. Szukamy dalej. Rękawice. O, byłem w gabinecie magii. Tu wypadły rękawice. Klikamy sobie na ślepo dzieleci. O, 293. Kupujemy. Kupujemy drogie, ale kupujemy. 293 to jest jeszcze lepsze niż to. A to w takim razie wrzucamy do kibelka i wyskakuje nam też zręczność 290. Ale hała. Ale hała, moi drodzy. Też zręczność 290 tam wyskoczyła. Wszystkie cechy 241 to jest good pierścień, ale na jutro. A na dzisiaj na razie dziękuję za taki pierścień, chociaż dla woja można było kupić. 295 to jest to, co szukamy. 260 na 295 wymieniamy, wyrzucamy, to też wyrzucamy. Kupimy sobie ładniejsze. Nie mam miejsca w plecaku, żeby się tu bawić w sentymenty, moi drodzy. Musimy się ubrać, pokopać kamienie. Pice klepsydrę. Lecą te epiki, lecą coraz lepsze, ale jak widzicie, nie ma tutaj żadnego rewelacyjnego zastosowania. To jest epik na jutro. To jest epik na jutro. 290 kolejny. Bierzemy go. Wrzucamy w kibelek i liczymy na jakąś inną statę. Inteligencja, brawo, będzie nasz mag. Dużo bardziej inteligentny. A to wyrzucamy. Teraz sobie porolujemy tutaj, może się odobrażą bronie. Będzie fajnie. Ogień, ogień. Moi drodzy, ogień. Cześć, życzę ci top 1 do śmierci. Pamiętaj, lubię cię, ale jak masz zrobić jakieś perspektywy, to widzisz, bo no, niech wygrywa, jak wam się tak wydaje. Dzień dobry, mógłbym wam powiedzieć na odcinku, szukam gildii, jeśli tak, szukam gildii. Przepraszam, że tak długo chciałem jeszcze podziękować za pracę, zwłaszcza poradniki i link do różnych ciekawych stron, świetna robota, jeszcze raz pozdrawiam, że utrzymania topki, dziękuję, pozdrawiam, jak to się stało,
Gram na, rzuciło mi się w oczy, że tam najwyższy poziom, gdzie tutaj ma 229, a przecież Polski serwer powstał aż tydzień później, Niemcy oli sprawę, czy może na serwerach nie jest jakaś różnica w XP-ieniu. Po prostu serwery międzynarodowe, gdyby były dobre, to też by mieli i nie robili Polski, moi drodzy. Sprawa jest tak, jeżeli tam aż tak nie cisnęli, ale też przyznajmy, no po tym czasie tam 200 level, to też jest wysoko. Natomiast z jakiegoś powodu te serwery lokalne powstały. Nie z takiego powodu, że Playa stwierdziła, kocham was, nie? Tylko z takiego powodu, że... Ech, inteligencja! Tylko z takiego powodu, że... międzynarodówki zaczęły mniej przynosić pieniążków, więc Playa stwierdziła, to zrobimy regionalne w końcu. Może one przyniosą jakieś pieniądze. No i przyniosły 27 tysięcy kont. Tak już 3 tysiące kont urosło przez ostatnie kilka dni. Czyżby nowe boty? Czyżby nowe boty, moi drodzy? Trudno powiedzieć. To nie jest item, który chcę dzisiaj wyrwać. To też nie jest item, który chcę dzisiaj wyrwać. 292. Ile? 3 miliony. Oh my god. Gdzie jest mój zwiadowca? 295. 292. Dobra, wrzucamy. Aby niezręczność. Powiem wam, dlaczego tak robię. Nie mam miejsca, żeby kopać gemy. Więc będę musiał gemy wrzucać na bieżąco. Chcę najpierw ubrać pachołki, żeby zrobić dla nich gemy. Później dopiero przerzucić te lepsze itemy na siebie i potem ubrać swojego pachołka i wrzucić na niego gemy. Niestety nie mam tyle miejsca, żeby zrobić wszystko na raz, więc muszę sobie jakoś radzić, bo zobaczcie, jeden item odłożony już blokuje miejsce, gdybym miał więcej tak odkładać dla siebie, to zaraz bym nie miał miejsca, nie? Dlatego swoją drogą dobre itemy są jednak na te wszystkie staty, bo można je też sobie wrzucić. Więc może spieszymy temat, wrzucę te jakieś te wszystkie staty, zobaczymy. A trzy bańki za item, który do niczego mi się w końcu nie przydał, to zdecydowanie za drogo. Zdecydowanie za drogo. Dobra. Może tu coś w trawie piszczeć będzie. Kończmy w ogóle może zbrojownię najpierw. Co tam mi w ogóle z tej zbrojowni na pachołkach potrzeba? 290, 290, 290. Broń powiedzmy jest prawie 290. 290 i pas 290. Załóżmy, że zwiadowca jest ubrany. 290, 290, 296, 286. Tu broń jest cienka. I w magu potrzebowalibyśmy powiedzmy, że butów i powiedzmy, że broni. A u wojownika 290. Też butów. Czyli szukamy generalnie obuwia i broni. Tego co widzę. Dla pachołu. Obuwie jest, ale chcemy takie na 300. Jest fajna broń. Nawet tania, tylko bez dziury. I rękawice, moi drodzy. Weekend epicki pełną parą, epiki lecą się i sypią, zaraz będzie jakiś epik z dziurą na szczęście. Bo na szczęście epiki dziurę mają. Czapka puchatka 294, fajny armor, fajna ta czapka. 294 i fajny armor, tu jest 289 i fajny armor. Fajna ta czapka i nie jest droga, więc my ją sobie po prostu... 293, 294, a ty masz 289, więc my ją sobie chyba po prostu kupimy, zawsze ten armor nam trochę podskoczy, na kilka leveli się przyda. Jedna stata to nie jest jakiś kosmos, ale nie jest droga ta czapka, więc ją sobie weźmiemy. Nie jest droga ta czapka, o i z dziurą na szczęście, zgodnie z zapowiedzią. O baby! 580, ale jaki piękny rozrzut, moi drodzy, widzicie. Generalnie damage taki sam, piękny rozrzut i tracę 6 stat, ale ta broń jest po prostu fantastyczna jako zapasowa broń. Po prostu fantastyczna. I zrobimy tak. Lochy. Ty masz troszeczkę gorszą. O, podobną, ale masz mniejszy rozrzut. To mój drogi, zrobimy tak.
A tu pomodlimy się o zajebistą broń dla maga. U baby, i do klasera obrazu. U baby, baby, baby. Masz zajebistą broń. Może rozrzut nie taki, ale jest tak świetnie. Dobra, moi drodzy, ty z tą bronią przeżyjesz, ty wojowniku z tą bronią przeżyjesz, ty zwiadowco tą broń oddasz później mi, a weźmiesz tą. Więc teraz, moi drodzy, czas na... generalnie buty dla woja. 290 to później, 290 i dla maga ewentualnie buty, ale już tutaj takiego ciśnienia nie ma. Więc szukamy butów. Poprosimy o ładne buty. Bronię już generalnie mamy w takim razie. Oczywiście jak nam jakaś kosmiczna wypadnie broń, to ją pewnie kupimy, nie? Nie będziemy się szczypolić. Wspaniałe rękawice, które są bez dziury, a my potrzebujemy buty. Buty z dziurą, wspaniałe rękawice, 292 staty, nawet sporo armoru, 292 staty. 289, te rękawice, moi drodzy, nam się przydadzą. 292, 287 i 1600 armoru, a tu jest 289 i słabo z armorem, więc te wrzucimy tu. Te wrzucimy do kibla, bo może wypadną jakieś takie, których nie mieliśmy. Niestety nie. Ale dla wojownika jakieś rękawice wypadły. Zobaczmy, wojowniku, twoje rękawice. 293, masz zdecydowanie lepsze rękawice, wojowniku. Więc szukamy ci dalej butów. Następna giwera. I następne rękawice, 290, słaby armor. Nie chcemy jej. Ta giwera jest nam potrzebna. 522, 700. 578 staty, czyli jeszcze słabsze. Ale ma rozrzut. 578. 580 na pół to będzie 290. Wojownik ma 292, czyli wojownik będzie miał lepszą broń. Nie chcemy. Czapka pchatka. 293. Z lepszym armorem. Tu mamy 294 z lepszym armorem. Tu jest 290, 289, 1440. Nie chcemy, moi drodzy, tej czapki Robin Hooda. Szukamy butów. Ale się nagadam, ale się napaplam. Jest giwera. Też 321, 903. Co to za rozrzut? 321, 903. Jeszcze większy od tego rozrzut. 584 staty, a ty tu miałeś jakie staty? 580, mój drogi, 1 200 000 piechotą nie chodzi, ale 327, masz plus 4 lepsze staty, łyknij sobie, kunegusiu, tą giwerkę, a tą giwerkę my zamienimy na jakąś wspaniałą giwerkę dla woja. Wojowniku, wojowniku, plus 1 damage'u, ale jaki rozrzut. To mi się podoba, moi drodzy, to mi się podoba. Mamy już świetne bronie dla całej ekipy. Może ta nie jest najlepsza, ale najgorsza też nie jest. Czego my jeszcze szukamy? No tych butów dla wojownika. Buty dla wojownika, no piękne buty. Szkoda, że bez gema i szkoda, że na 5 stat. Butki dla wojownika chcemy dziś. Buciorki. Gdzie są buty z tamtych lat? Nie ma butów. A co my tu w ogóle? 290, 287. No tu też dla mnie buty. Kurczę. By się przydały. Nie podoba mi się to, moi drodzy. Nie podoba mi się to. Dzisiaj jest dzień bez butów. Dzień z brońmi, ale dzień z chodzeniem na bosaka. Co to za buty? Co to za buty, moi drodzy? Co to za shitowe buty? Co to znaczy? Nie, 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 nie. 241 buty. 223. No niby mu podniosą o 20 staty. Byłby lepszy na maga. Trochę na zwiada. Wiecie co? Ja mu kupię te buty, tylko... żeby one się przerolowały na buciki dla woja i będzie ok. Dobra, jest ok, niech ma. Trochę armora straci, ale sobie zyska po 20 stat na bokach. Niech ma sobie jeden item na wszystkie staty.
Moi drodzy, to teraz już nie kombinujmy. Gemik tutaj. Mamy dwa sloty. Jest pas 293. To jest pas chyba dla mnie. I 1360. Sprawdźmy to. Tak, to jest pas dla mnie. A ten pas, ile on kosztuje? 200 tysięcy. Tyle co jeden kamyk. A wsadźmy go, może wylosujemy coś do klasera. Pas dla wojownika, sprawdźmy. Panie wojowniku, masz lepszy pas. Ok, to wywalamy. Teraz. Szczeniaku siła, moi drodzy, szczeniaku siła. To teraz czapka. Tą czapkę chcę założyć. Chcę założyć tą czapkę tu 294. Tą czapkę armoru trochę stracisz, ale nic się nie stanie. To damy tu. To wrzucimy do kibla i klaser! Yeah! Kolejny item do klasera. Pięknie. Ale do śmieci. Ok. I teraz tak. Żebyśmy mieli pewność. W zbrojowni mamy, powiedzmy, że ok, tu już nie będę szukał jednych głupich butów, żeby mu 10 stat podnieść, nie róbmy z siebie nie wiadomo kogo. 294, ok. Tylko jeszcze musimy jedną rzecz sprawdzić. To mianowicie. Mianowicie. ...295, tu buty i rękawice. Generalnie buty i rękawice dla mnie są jeszcze i tak potrzebne. To poszukajmy ich, póki jeszcze mam dwie bańki, to jeszcze coś kupimy. I zaraz poszukamy kamieni, ale moi drodzy... Chyba, że teraz. Nie, klata. Moi drodzy, w związku z tym, że ten odcinek już jest długi, to łapy w górę, a ja was zapraszam już do kolejnego odcinka, gdzie skończymy szukać itemów, pokopiemy kamienie, ubierzemy potem siebie do końca i będziemy walczyć z wrogiem. Trzymajcie się, pozdrawiam was, hejka i pa, pa.